Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team. Nie nagrałem dla was meczu, no bo kurde, biegałem po piłce, robiłem wszystko. Zmiany w ogóle chyba zrobiłem do dupy. Koleś w ogóle BPL-em mnie tak kontrował, nic mu nie mogłem robić. Się tak denerwowałem powoli, że już po prostu stwierdziłem, nie będę tego wrzucał, bo was po prostu tylko zanudzę takim materiałem. Oczywiście nie chodzi o to, że chcę ciągle przegrywać. Nie mam innego wyjścia, jak przegram to przegram, ale nie będę wam wyrzucał kolejnego materiału, gdzie przegrałem. Owszem, raz przegrałem spotkanie, ale no... chcę wygrać, albo chociaż zremisować, to wtedy mogę wrzucać, ale... jak będę miał... hordę, bo jak będę miał w ogóle ciąg przegranych spotkań, to... nie ma sensu tego wrzucać. Dobra. 2-0 przegrałem, bo już w 90 minucie tak kolesia poniosło, że sobie z przewrotki strzelił. Ale się wkurwiłem strasznie. Po prostu jak to zobaczyłem, to już po prostu chuj mu w plecy. I tak mu powiedziałem. Dobra, dzisiaj spróbujemy drugiego podejścia. Chciałbym już tym razem tam Cavaniego widzieć. Po prostu... Lacazette w ogóle się nie postarał. Raz! Miałem tylko jeden... Przepraszam, miałem tylko jeden strzał. Nie, dwa razy. Miałem tylko dwie okazje. Nic, żadna z nich się nie wykorzystała. Oczywiście lepiej jest to spieprzyć. A tak tylko potrafi Lacazette. Chcę widzieć, że Cavani tam, kurde, strzeli mi. Chociaż jedną bramkę na pocieszenie. Jak nie dwie. Lukas, ty tam odpoczywaj, bo tobie też nie poszło za dobrze. A Lavezzi to jednak jest kupa złomu w PSG. Kij, że strzelił z główki, ale nie podoba mi się. I ja mu więcej już nie dam opaski, kapitan jest żenujący. Znaczy żenujący, nie potrafi dowodzić, tak powiem. Już nie chciałem go obrazić. Dobra, zaczynamy spotkanie. Okej. Już szukamy kolejnego przeciwnika. Szybko nam wyszukało, trzeba przyznać. Polaczek, jak zakładam. Okej. Wszystko jest fajnie, mam nadzieję, że nie będzie tragicznie. No teraz jest BBVA, ale to już chociaż nie jest BPL, ale Benzema i James Rodriguez mogą tutaj naprawdę problemów narobić. I środkowa obrona plus bramkarz, to... Widzę, że koleś stawia na Hiszpanię. O, widzę, że koleś chce już jechać na prosto z kickoffem. Super! Zajebisty początek. Jeśli tak dalej będzie się działo, ja tego nie wrzucę. Nie. Super. Jak ja mam już drugi mecz z rzędu przewalać, jeszcze koleś sobie nie będzie przewijał tego. Naprawdę się cieszę. I w pierwszej minucie już dostajemy nóż w plecy, ale my będziemy i tak walczyć do końca. Ja nigdy nie rage-quitowałem. Kto tak strzelił? Nie gadaj. Ty. Hamoł ma. On ma takiego rage'a? Patrzcie go. Już chciał longshota strzelić, ale Casillas był na tyle sprytny, że obronił to. Dobra, Maxwell. Chociaż to teraz nadróbmy. O, super, Dawidzie. Lubię cię, ale mógłbyś celować lepiej. To naprawdę już by było lepiej. I częściej bym chwalił. No i kolej będzie też grał na dribbling, jak poprzednik, który grał BPL-em. No nawet nie będzie dośrodkowywał, tylko jedzie ze mną na kiwki. Dajesz! Dobrze, Lopez. No i patrzcie! I teraz broni wtedy, kiedy puścił pierwszą bramkę. To jest trochę chore. O, super. Koleś jest jakiś nafidowany. A ten Benzema to mi się nie podoba w ogóle. Będzie tragicznie, jak przegram kolejne spotkanie. Dobrze. Super. Lopez się dopiero teraz obudzi i będzie znowu tak, że ja nic nie strzelę. Będę robił trzy zmiany i okaże się, że gówno strzela w drugiej połowie. Dobra, AF.
Ty bądź chociaż o jeden raz lepszy. No i tak ma być. No i kto tu rządzi? Bóg Kawani. I już remisuje od razu. No i Ajew, no na nim mogę polegać. On robi najlepsze dośrodkowania. Właśnie dzięki niemu Kawani dał nam zwycięstwo do Ligi Czwartej. Czy teraz da nam kolejną wygraną? Ja mu nie odpuszczę. Będzie oglądał. Kapitan strzelił bramkę, zatańczył salsę i remisujemy. Czyli nadrabiamy. Serio, ja nie mogę. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem w tej Fifie. O ty, kuźwa, gnoju. Nie będziesz mi tu podchodził pod pole karne. Nie życzę sobie tego nawet wręcz. O ty. Niech tylko szczeli. Oj! No co? Czemu bramkarz nic nie ruszył się? Kurde! No nie dobrze, no przeciwnik znowu to robi. Kto tam tym razem strzela? Który to? Jakiś Arnold Schwarzenegger? Czy Ray Chucka Norrisa? No pokażcie się! No nie przewinie mi no. Idiota, kurde, dwulicowych cebulak. Benat, kurde, jakieś gówno hiszpańskie. Dobrze. Pięknie. Super, no już mi zabrał piłkę. Ja będę grał na wślizgi, jeżeli mi będzie tak wkurzył. Dobra, Kawani! No, ja bym tutaj odgwizdał faula ogólnie. No coś ty zrobił! Dobrze, że on tego nie strzelił. Który to małpiarz? Jak go zaraz zwiedzie? Jak on mógł coś takiego zrobić? Przecież to by było na 3-1 już. Dobra, Mahomouma. Super. No i nie, jednak nie. Patrzcie, on gra bez sprintu. Będzie tak robił. Nie ma karnego. Dobrze, nie ma karnego. Ajew. Znowu. Może coś on pokaże, że jest coś wart. Spalony. Odjazdowo. A ja tu znowu przegrywam. Chwilę miałem spokoju. No nie, no zajebiste przyjęcie piłki. Nie no, lepszego chyba już nie mogło być. Pięknie Lopez. O kurde. Co tu się stało w ogóle? To była dość nietypowa sytuacja, z której żeśmy bez problemu wyszli. Nie, no jesteśmy po prostu w potrzasku. Znowu. Dobra, teraz Cavani dobiegnie. Nie. Świetnie. I lagi nadal są. I nawet nie wiem dlaczego. No super podanie. Jest okazja na remis. No nie ma remisu. Nie ma remisu. Kurde, kto tam? Hamouma chciał strzelić. Znowu. I mu się nie udało. Pięknie, no Ajew, ale za mocno. Ale wierzę w niego cały czas. Pięknie. Szkoda, że tylko trafiło z powrotem do przeciwnika. Dobra, do Ajewa i jedziemy. Tak jest! Powtórka z historii. Cavani znowu zyskuje bramkę. Wiem, ten mecz będzie chujowy. Naprawdę, ale no tutaj chodzi o każdy punkt. Nawet jeden punkt jest dobry. Bo to nam daje potem utrzymanie. Ale dobrze, powtórzyłem akcję. No, Casillas chociaż nie umie główek bronić. To jest dobre. No i Cavani, kolejna brameczka. No i to jest mój mistrzuniu. To jest taki drugi Ibra. To jest taki Ibra w Fifie. Taki inny. Chociaż też ma długie włosy. Jest trochę niższy. Ale piękne główki dzisiaj szczela. To muszę przyznać. I teraz obrona. Obrona, skupcie się. No i musiałem sfaulować, ale to nie było innego wyjścia, bo koleś kurwa kick-off glitcha robił. A mnie to już denerwuje, jak on robi takie kick-off glitche.
co on kombinuje. Dobrze, zjebał. Teraz mu jeszcze trzeba jedną taką główkę strzelić i jestem już po prostu w niebie. Albo po prostu jakiegoś kopniaka teraz. Oj, na ciągle tylko te główki. No, co to było? No nie, no Cavani, no co ty z tą piłką robisz? Pięknie, van der debilu. Ta, przez niego byłoby wtedy 4-2 dla PSG i tak, ale koleś naprawdę nie wiem co mu odwaliło. Pięknie. No i już mi zabiera piłkę. Nie, to jest jakiś niewyżyty gracz FIFA. Tak coś czuję. Super. Zajebiście Cavani to przyjął, ale coś lagi mam ciągle. I to mnie niepokoi znowu. Tak, będę to ciągle mówił. To było wycofanie. No i super. Super odebranie. Jedziesz, tu podanie. Hamouma, no nie dobiegnie. Zbyt kijowy. Jeśli chodzi o bieganie. No wycofać, dobrze. Pięknie. No i kurde Cavani, na kit tam nogę wyżej wystawił. Co ty jesteś, Ibra, żeby tam dobiec? Wo. No i jeszcze idiota sfaulował. Kirze strzelił te dwie bramki, ale to są takie ratunkowe, bym powiedział. Co innego jakby faktycznie strzelił. No i Murzyn, nie za szybko biegaj, bo ty nawet do piłki potem nie dobiegasz. Bo cię wyprzedza. Aha, dobra, coś czuję, że chyba zrobi to, czego nie powinien. Zjebał, pięknie. Ale to ten mecz już jest lepszy, bo tutaj jest wyrównano. Tutaj wyrównano już szansę. I teraz tak. Jakąś inną zmianę bym zrobił. Nie wiem co, Lukasa nie wprowadzę, bo jest za Chiny zmęczone. Mandady nie wpuszczę, bo on mi spieprzy mecz. No co ja bym zrobił? Mogę wpuścić na przykład... Nie, nie zrobię tego, bo wtedy mi się zgranie zrąbię. No nie wiem co mam zrobić, chyba zostanę przy tym, nic nie będę zmieniał. No i faulował mnie, panie sędzio. Ty! Pięknie. A dośrodkowanie? O kurde, blisko. A już miałby hat-tryka. Cavani. Z główek oczywiście, samych. Koleś teraz będzie chciał skontrować. Pięknie, obrona. Nie ma co. Podanie do Cavaniego, pięknie. Jedziemy, no. Wyprzedź mi, no ich. Kurde. A no, Murzynek spudłował. Mógł chociaż do Cavaniego podać, chociaż tam był popychany trochę. Pięknie. Ach, i kolejna akcja nie wyszła. A mogłem to nadrobić, naprawdę, tym błędem. Nie wykorzystałem tego. Jego błędu. Koleś teraz chyba gra na moje nerwy. Pięknie. Wycofam, bo miałem tutaj lekkie problemy z wykiwaniem. Kazri fauluje. Ciekawe jak. Ja pierdzielę. Nie! Do cholery! Ała! Nie! Pierdolone łysy gnój! Nie, no super! I teraz nadrabiaj to! Szmaciana obrona! Chyba wpuszczę zaraz Thiago Silva. No i mówiłem, ten błąd się na mnie zemści. No i super, Hamouma, ale może byś mocniej strzelał. Nie, no nie wierzę, nie, ja w takie coś nie wierzę. Kurde!
Kurde, co mnie tam pchasz? Pięknie. Idź już tam, Hamoma. Idź i spróbuj coś ogarnąć. No i karny. Super. Sędzia mi nawet karnego nie odgwizdał. Zajebiście. Nie. Super. Dobrze, spudował. Grałem na bramkarzem, żeby go trochę zmylić. Dobrze zrobiłem. No, dobrze się rzucił Lopez. Jak dla mnie. No, przewijaj to jeszcze! Carvajal dostał żółtą kartkę. Wpuszczam Thiago Silva. Tak być nie może. Już ja się denerwuję po prostu. No, takich nerwów to ja jeszcze nie miałem w tej FIFA. Poważnie. Wpuszczę jeszcze Matuidiego. Jego pomoc musi się przydać. Sorry Kazi, ale już mi się nie przydasz. No, nie wpuszczę Lukasa, nie ma mowy. Ale chcę zrobić tak, żeby Thiago Silva był tutaj bezpośrednio, tak? Dobra, dwie zmiany. Niech coś mi to pomoże, bo kurde, ten koleś ciągle nadrabia. Jest! Murzynek Bambo! I co, Casillas? Nawet kiemurzyny jadą w dupę. Tak jest, ale go zrobiłem. No i fajnie poleciała piłka. No tak Casillas bronił na mundialu. Tak teraz też pokazał. Pięknie, no Murzynek się postarał. Zrobiłem dwie zmiany, bezbłędną akcję. Zdekoncentrowałem go i jest wynik 3-3. Teraz trzeba dopiąć swego i strzelić kolejną bramkę, żeby już po prostu ten wynik zamknąć, albo go przynajmniej... Żółta kartka. Dla kogo? No Matuidi. Wbił ledwie i już dostał żółtą w pizdę. No nie wierzę. No ale to jest niewiarygodne. Dobra, uważać. Teraz trzeba się naprawdę bronić. Jest! Puste pole! To trzeba zrobić. Jest! Hamoma! Mój! Może nie mistrzu, bo przegrał wczoraj mecz, ale to co on zrobił, to jest niemożliwe. Pierdolę. Mistrz! Francuski mistrz. Lepszy od benzyny. To co on zrobił, to jest kurde impossible. Zajebiście. Przecież wiedziałem, że ja to zrobię, tylko po prostu nie byłem pewny. Znaczy pewność siebie mam dalej w sobie, ale to co zrobił, jak on to podkręcił. Wpadła piłka do piwnicy, zakrzyczała na tablicy, znaczy napisała, kurde, zakrzyczała: dostajesz pierdol, szybki jak ryc. Dobrze. Jest. No, ja go teraz muszę zjechać. On teraz tego tak łatwo nie nadrobi. Ja mu nie mogę pozwolić na to. Obrona musi być czujna. Zawsze. Pięknie. Lopez, wyciepaj mi tą piłkę. Podanie do Bambo Murzyna, który mam nadzieję, że zrobi kolejną akcję. Pięknie. Przedryblował. Dobra. Może pudłować. Ja mu pozwalam. Bo jest czarny i strzelił bramkę ładną, taką wprost, po prostu zaskakującą. No dzisiaj trójca naprawdę pracuje, żeby się utrzymać. No i dobra, to już taka akcja była na uwolnienie. Uważać. Ładnie, łap to Lopez. To z ledwością obronił. No i co to było, Maxwell? Weź ty graj. O ile nie chcesz zadziałać mi na nerwy. Pięknie. Jedziemy serią podań, kurde.
O, blisko Cavani, on chce hat-tricka. Ja widzę w jego oczach, że on chce hat-tricka, jak Ibra wczoraj. Ja w to wierzę. No, Cavani! Ja ci tu daję pełnię możliwości, żebyś to wykorzystał. Dobra, jedziesz, jedziesz czarny. Pięknie! Kurde, drugiego wyprzedził. Jedziesz! No fucking shit. Tu już nie dał rady z obrońcą. Ale nie możemy się dać benzynie. Bo inaczej będzie naprawdę shitowa sytuacja. No kurde. No kurde, chcę hat-tricka. Ja nie mogę. O, 90 minuta najgorsza z możliwych. Jest kolejna okazja, niestety nieudana. Nieudana. Fail. Dobre Matuidi, ale to jakoś nie pomogło, a wręcz nam zaszkodziło. Obrona trochę się rozsypała tutaj. Dobrze. Ja pierdolę. Kurwo. Nie. No super. No i pada rzuciłem, bo się tak zdenerwowałem. Tak wywalczyłem te dwa gole. No i teraz jest remis. Super. Polak Cebulak nie jedzie. Zajebisty mecz. Kurde no. Dobra, już niech mu będzie te 4-4, ale... Nie, jestem wściekły, jestem po prostu wściekły, że jestem o jeden mecz w dupę, a drugi mecz kończę wynikiem 4-4. No nie, to jest popieprzone. Dużo rage'u było z mojej strony, wiem, nie powinienem tego robić, ale bramki dzisiaj były epickie, to muszę im przyznać. Dzisiaj zrobili kawał roboty, ale nie wygrali tego, był tylko remis, nie przegraliśmy tego. Było dobrze, naprawdę, meczyk emocjonujący. No ale co poradzić, miałem równego sobie przeciwnika. Cavani, no czemu nie strzeliłeś tego hat-tricka, byś uratował kompletnie naszą sytuację, ale... Chciałem powiedzieć, miał Cavani 6 bramki? Miał. Nie mówiłem, że miał to wygrać, czy przegrać, czy zremisować. Ale dzisiaj święta trójca pięknie. Murzynek też dzisiaj wysoka ocena. Lopez tutaj niestety niska, a w tamtym meczu, którego nie nagrałem, miał ocenę 9-7, 15 razy obronił, a teraz tylko zaledwie 7. Casillas tu, no tutaj jest lepszy, niestety. Ale ładnie, naprawdę ładny mecz zagrali. Szkoda, że remis, ale chociaż się dzielę z tym przeciwnikiem jednym punktem, no z Polaczkiem, no co mam zrobić? Mam 5 meczy, 2 remisy, 2 przegrane, 1 wygrana. I chciałbym wierzyć, że jutro osiągnę zwycięstwo i będę walczył w weekend, być może w weekend o utrzymanie w lidze. Tak patrzę, czy mam jeszcze jakiekolwiek szanse na awans, mam nawet jeszcze na mistrzostwo, ale to wszystko jeszcze w swoim czasie. Trzymajcie się, na razie, yo!